Radio Wnet, www.wnet.fm. W naszym studiu pierwszy gość, który rano do nas przybył, pan Kacper Płażyński. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Kandydat na prezydenta Gdańska Zjednoczonej Prawicy. Co słychać w kampanii samorządowej? Wszystko dobrze. Niektóre sondaże są dosyć zaskakujące. Mówiło się, że kandydat prawicy nie ma tutaj żadnych szans w Trójmieście, że tutaj jest bastion sił takich jak Platforma Obywatelska. Tymczasem ten podział wśród kandydatów być może sprawił, że w tej chwili niektóre sondaże mówią, że kandydatury idą wręcz równo i że również pan ma szansę na wejście do drugiej tury. No, też mam taką nadzieję, nawet mam więcej, mam nadzieję na to, że wygram te wybory, głęboko w to wierzę, inaczej bym się tego nie podejmował, tego wyścigu, tej walki. Oczywiście Gdańsk nie jest łatwym podwórkiem dla polityków prawicy, to jest naturalne z tego względu, że pan prezydent Adamowicz rządzi Gdańskiem już 20 lat, ale to nie jest tak, że Gdańsk jest bastionem Platformy czy liberalizmu. Przypominam, że Solidarność w dużej mierze zrodziła się właśnie w Gdańsku, a Solidarność w swoim zamierzeniu to nie był twór liberalny. Przeciwnie, to był twór, który swoje wartości opierał na takich wartościach socjalnych, bardziej prawicowych. Również w zakresie światopoglądu związany był mocno z Kościołem katolickim, więc nie zapominajmy o tej też bardzo świeżej historii Gdańska, jeszcze z końca lat 80. czy z lat 70., kiedy ta Solidarność się tworzyła. Większość polityków, którzy się również z Gdańska wywodzili, również jednak czerpała z tego nurtu ideowego, prawicowego, a nie liberalnego. Myślę, że bardzo wielu gdańszczan jest niezadowolonych, w jakim kierunku poszło miasto Gdańsk, również w zakresie takim tożsamościowym, nie tylko kwestiami uczciwości gospodarczymi w Gdańsku się żyje, ale również tymi kwestiami. No, dzisiaj jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. Jest taki, a nie inny festiwal, bardzo ważny festiwal, więc warto też przypominać o tym, że warto też przypominać o tych pięknych polskich kartach historii naszego miasta Gdańska i o tym, że Gdańsk jest z gruntu, ten kościec ma naprawdę prawicowy i pora to również przypominać. A jeśli chodzi o taką aktualną kampanię wyborczą, czy właśnie te kwestie ogólnopolskie, te kwestie polityczne, te kwestie tożsamościowe, czy może te kwestie infrastruktury funkcjonowania miasta jako pewnego organizmu? Co jest tutaj najważniejsze i o co w tej kampanii toczy pan główny spór? Wszystko jest bardzo ważne. Oczywiście kwestie tożsamościowe to są sprawy ważne dla części osób, które są świadome historii swojego miasta, które są takimi obywatelami bardziej udzielającymi się społecznie. Nas wszystkich dotyka to, że autobusy nie przejeżdżają na czas, że w Miejskiej Spółce Gdańskie Autobusy i Tramwaje brakuje ponad 80 kierowców. Od początku roku zrezygnowało z pracy kilkudziesięciu. No to się nie bierze znikąd. Sytuacja zarówno płacowa, jak i sytuacja atmosfery w pracy, żeby wyrazić się delikatnie, jest tam bardzo, bardzo trudna. Odchodzą do konkurencji ci kierowcy, a później autobusy nie przyjeżdżają na czas. Coraz więcej ludzi jeździ przez to samochodami, coraz większe korki to powoduje. Więc od takich małych, wydawałoby się, spraw, które nie mają bardzo wielkie znaczenie dla konkretnych osób, które decydują się na zmianę swojego zatrudnienia, ale ma to ogromne przełożenie później na funkcjonowanie całego miasta. Więc no, bardzo szeroko ta kampania jest, przynajmniej w moim wykonaniu, jeżeli chodzi o kwestie programowe, myślę, zakrojone, od kwestii antypowodziowych, po kwestii komunikacji, po kwestie, wczoraj miałem konferencję prasową dotyczącą kwestii edukacji w Gdańsku, już drugą, więc tych tematów poruszanych w Gdańsku jest bardzo wiele. I dobrze, bo od wielu, wielu lat takiej prawdziwej debaty, również programowej, w Gdańsku nie było. Żałuję, że moi kontrkandydaci nie mają w tym zakresie niestety zbyt wiele do powiedzenia. To jakie są te główne punkty pańskiego programu, z czym pan chce gdańszczan przekonać? Jakiś czas temu już przedstawiłem szóstkę Płażyńskiego, czyli sześć takich głównych postulatów z punktu widzenia całego miasta. To są kwestie takie infrastrukturalne, jak zbudowanie nowego połączenia łączącego w zakresie transportu publicznego Gdańska Północy z Gdańskiem Południem. Gdańsk Południe, czyli takie miejsce, które powstało w okresie ostatnich mniej więcej 20 lat. Rozwinął się tam bardzo rynek pierwotny, deweloperski. Powstało bardzo dużo nowych osiedli. Mieszka tam obecnie około 100 tysięcy mieszkańców Gdańska. To jest najmłodsza z punktu widzenia struktury społecznej dzielnica. Najwięcej dzieci się tam rodzi, a nie ma ani tramwaju, nie ma sprawnej
komunikacji miejskiej, ani terenów sportowych, ani zielonych, tak naprawdę służy jako sypialnia dla 1/5 ponad mieszkańców Gdańska. Takie rzeczy trzeba błyskawicznie naprawiać. To są sprawy związane z budową żłobków, przedszkoli w Gdańsku, korzystaniem z programów, które są już w tej chwili jak Maluch Plus. Szkoda, że z nich się w Gdańsku nie korzysta na taką skalę, jaką mogłoby się korzystać. To jest kwestia budowy dziennych domów opieki dla seniorów i osób wymagających rehabilitacji. To jest kwestia obiektów sportowych, których no, sport w Gdańsku bardzo kuluje. Wystarczy podać liczby na 20 kilka klubów sportowych w Gdańsku piłkarskich, w których trenują łącznie około 3000 dzieciaków. Dofinansowanie w tym roku wyniosło około 105 tysięcy złotych. No jeżeli mówimy o takich liczbach, to trudno, żeby ten sport był powszechny, a to też jest bardzo ważny czynnik wychowawczy wśród młodzieży, dzieci, aby oderwać je od telewizorów, komputerów. Takich spraw jest no, wiele, wiele. Ostatnio przedstawiłem inny pomysł Szóstki Pożyńskiego. Ponad 170 hektarów terenów zielonych parkowych w Gdańsku ze wskazaniem konkretnie gdzie i jak, w jakim obszarze, na czym miałoby to polegać, ale to też jest związane z innymi politykami miasta, które po prostu leżą, jak kwestia polityki antypowodziowej. No niestety wchodzenie miasta w otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wpuszczanie tam deweloperki, zabudowywanie każdej przestrzeni publicznej, wchodzenie również na miejsca, gdzie te miejsca są podmokłe i zawsze były podmokłe. Bardzo intensywna zabudowa powoduje, że Gdańsk, nie wiem, czy państwo wiecie, no pewnie nie wiecie, bo jesteście ogólnopolskim radiem, ale w Urzędzie Miasta, proszę sobie wyobrazić, że są zarezerwowane tuż przy wejściu worki z piaskiem na wszelki wypadek, gdyby przyszła jakaś kilkugodzinna większa ulewa. No to nie jest poważne. To mówimy o bogatym, dużym mieście, wydawałoby się nowoczesnym, a każdego roku obawiamy się, kiedy i ile tych ulew przyjdzie, że Urząd Miasta trzeba będzie chodzić w kaloszach w Urzędzie Miasta. Może to jest taki element historyczny, żeby pokazać właśnie, że to jest stare miasto i niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ale pytanie o wszechwładzę, taką już wieloletnią pana prezydenta Adamowicza i jego ekipy. Skąd ona się bierze? Czy jest tak, że to jest jakiś konkretny elektorat, jakieś dzielnice, które na niego głosują? No tak, oczywiście w jednych dzielnicach ma się to poparcie większe, w innych mniejsze, ale ta władza chyba bierze się też z przyzwyczajenia, ale też z braku wiary wśród gdańszczan, wśród dotychczasowych kontrkandydatów pana Adamowicza w to, że przyjdzie ktoś, kto naprawdę dokona realnej zmiany, a nie tylko opowiada o tym. Ktoś, kto przyjdzie i pokaże nową jakość. No ja wierzę, nieskromnie powiem, że tą nową jakością w Gdańsku będę, pokażę, że się da i że mi się przede wszystkim chce i że to nie jest jedynie pobożne życzenie, tylko to jest też realna oferta programowa, każdy może się z nią zapoznać, jest dostępna też na stronie internetowej kacperpożyński.pl, więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda w moim wykonaniu, to serdecznie zapraszam. Pora też przywrócić w Gdańsku takie poczucie, że ten samorząd, czy szerzej polityka, to może być jakieś zadanie piękne. Może to naiwnie brzmi, ale przecież z zasady swojej polityka powinna służyć dbaniu o dobro wspólne, o pomaganie ludziom. I my wszyscy jesteśmy tak naprawdę po to, żeby ludziom służyć, a nie jedynie walczyć o stołki. No, walczymy o władzę, ale walczymy o władzę po to, żeby zmieniać na lepsze tą naszą rzeczywistość wokół nas, a prezydent Adamowicz tą rzeczywistość traktuje jako, swoje zadania traktuje jako między innymi wieszanie koszulki konstytucja na zabytkowej 15-wiecznej fontannie Neptuna. Moim zdaniem inne powinny być priorytety zarządzania miastem. No właśnie, trzeba się skupić na zarządzaniu miastem, a nie na odstawianiu często jakichś takich dziwnych happeningów politycznych. Gdańsk historycznie różne rzeczy przeżył, pewnie to też przeżyje. Wielu jest nowych kandydatów w prawicy, wielu jest takich ludzi, którzy przyszło do polityki nieco z zewnątrz, którzy nie było zaangażowanych w te struktury polityczne prawicy. Pan też jest chyba takim przypadkiem. Czy czuje pan poparcie tutaj lokalnych struktur prawicy, lokalnych struktur PiS-u? No bo sprawa posła Jaworskiego pokazała, że tutaj nie wszyscy, nie zawsze płyną w tą samą stronę. Cóż, sprawa posła Jaworskiego, z tego co wiem, jest w toku. Nie wiem, jakie były przyczyny bezpośrednie jego zawieszenia w partii. Do czasu ostatecznego rozwiązania tej sprawy też nie chciałbym się na ten temat wypowiadać, bo przyjąłem taką zasadę. Myślę, że każdy w każdej partii
powinien ją wyznawać, że o sprawach wewnętrznych się nie dyskutuje publicznie, ale co do tego poparcia lokalnego, to ja czuję, że mam silne poparcie lokalne. Nigdy nie jest tak, że jest się faworytem wszystkich, ale zdecydowanie czuję, że większość była i jest po mojej stronie, pomagają mi przy kampanii, nie mam kłopotów tutaj jakichś kadrowych, wolontariuszy jest bardzo wielu, którzy chcą mi pomagać. Zresztą z wolontariuszami w lipcu, w sierpniu przeszliśmy Gdańsk wzdłuż i wszerz, przeszliśmy ponad 2000 kilometrów, rozmawialiśmy z ponad 9000 mieszkańców Gdańska po to, żeby dowiedzieć się, jakie są lokalne, dzielnicowe problemy, bez blasku fleszy, bez kamer, po to, żeby naprawdę w komfortowych, spokojnych warunkach móc z gdańszczanami porozmawiać, więc to też była taka inna część tej kampanii, którą dzisiaj też prowadzę, bo dzisiaj wracamy do dzielnic i do każdej dzielnicy wracamy z konkretnymi propozycjami programowymi skierowanymi na ten grunt lokalny, wspólnotowy, którego się często nie dostrzega z punktu widzenia ogólnomiejskiej polityki. A czy kiedy rozmawia pan z mieszkańcami, to czy te sprawy, które dzieją się w krajowej polityce, często takie sporo o to, że ktoś coś powiedział, albo opozycja mówi, że premier kłamie, a premier mówi, że opozycja to coś, czy to w ogóle jakoś na ludzi oddziałuje? Ludzie tak oglądają to, słuchają i potem biorą pod uwagę przy swoich decyzjach lokalnych, czy raczej rozmawia pan o zupełnie innych rzeczach? Zupełnie innych rzeczach. Czyli nie jest tak, że ta krajowa polityka tutaj dotyka jakoś? Nie szczególnie. W takim kontakcie osobistym z mieszkańcami Gdańska, kiedy rozmawiamy o Gdańsku, rozmawiamy o tym, co tutaj zmienić, czy to przy tych spacerach w lipcu, w sierpniu, czy teraz jak wracam do dzielnicy, mam takie otwarte spotkanie, gdzie każdy może z dzielnicy na to spotkanie przyjść, to w zasadzie wątki ogólnopolskie się nie pojawiają. Wydaje mi się, że tutaj bardzo wiele zależy od tych osób, które tak naprawdę prowadzą dyskurs publiczny, od tych, jakie oni tematy narzucają, jakie tematy wprowadzają do tej debaty. Ja się zajmuję stricte tematami lokalnymi, związanymi z tym, w jaki sposób ten Gdańsk można przerzucić na jeszcze szybsze tory. Jeżeli zaczynam o tym rozmawiać, to mieszkańcy, którzy przychodzą na te spotkania, nad nim chyba do głowy nie przychodzi, żeby zaczynać rozmawiać o sprawach, które z samorządem nie są tak naprawdę związane. No, abstrahując od tego, że z samorządem każdym związana jest współpraca, a nie wywoływanie kolejnych konfliktów politycznych, a niestety tym zamiast współpracą, niestety właśnie tymi konfliktami przede wszystkim zajmują się moi główni oponenci, czyli pan prezydent Adamowicz i jego, no jak ja to mówię, sobowtór z tej samej bajki politycznej. Sobowtór jednak podobnie jak pan nosi historyczne nazwisko, nie chce sobie pewne dziedzictwo rodziny, czy popularność tej marki Lech Wałęsa tutaj cały czas jest w Trójmieście tak mocna, że myśli pan, że to pomoże Jarosławowi Wałęsie? No myślę, że ciężko tutaj, nie zakładam, że żadnych badań w tym zakresie prowadzonych nie było. Chyba ostatecznym takim weryfikatorem, na ile to nazwisko jest w Gdańsku popularne, będą wyniki wyborów, bo niestety, ale od strony takiej programowej czy jakiejś szerszej działalności publicznej pana Wałęsy w Gdańsku nie znamy. Obecny prezydent ma taką swoją wizję historii, różne nawiązania do tych elementów Gdańska, kiedy ta łączność z Rzeczpospolitą była niekoniecznie bardzo mocna, taka pewna otwartość na dziedzictwo niemieckie, które oczywiście istnieje, no bo to jest Gdańsk. Też tak wchodzenie z rządem w różne konflikty historyczne. Czy pan sądzi, że to cieszy się w tej chwili poparciem mieszkańców? Czy tutaj rzeczywiście jest taka wizja, że Gdańsk jest czymś oddzielnym od reszty Polski? Z szacunku do słuchaczy pozwolę sobie kilka zdań powiedzieć trochę szerzej o tej historii Gdańska, która jest trochę bardziej skomplikowana. To nie jest tak, że również ci Niemcy, którzy mieszkali w Gdańsku przed I wojną światową, że to był i Polacy, i Niemcy, i Żydzi, że to wtedy było jakieś niemieckie miasto. Nie, przez tak naprawdę ponad 300 lat Gdańsk był królewskim miastem portowym, ale również wtedy Niemców w Gdańsku było sporo. Później z uwagi na zabory tych Niemców faktycznie było w Gdańsku więcej, ale w Gdańsku tak naprawdę do czasu I wojny światowej stworzyła się taka dość unikalna kultura gdańska, która była faktycznie mieszanką kultur przede wszystkim niemieckiej i polskiej. Zresztą językami urzędowymi w Gdańsku były zawsze język niemiecki i równolegle język polski, nawet wtedy, kiedy miasto nie było miastem królewskim.
Ważny jest ten moment w historii, który nadszedł po I wojnie światowej, kiedy to tak naprawdę z wszystkich mieszkańców Gdańska, zarówno Polaków, Niemców, Żydów sprzed I wojny światowej, którzy tutaj mieszkali, zostało raptem około 10%. Czyli tak naprawdę cała ludność, która przyjechała do Gdańska, ta właśnie ci nowa fala Niemców, to byli Niemcy, którzy zostali tak naprawdę celowo skierowani z Niemiec do Gdańska po to, żeby no tutaj wprowadzić pewien nowy styl, nazwijmy to, zarządzania. Tak naprawdę wkrótce okazało się, że to byli Niemcy tacy już faktycznie niechętni Polsce. Wkrótce wolne miasto Gdańsk było rządzone wprost przez NSDAP, które wygrywały z ponad 60% wynikiem wybory. Więc można powiedzieć no wprost, że wolne miasto Gdańsk przez większość swojego istnienia to było miasto niezwykle niechętne wobec Polaków. Wręcz gnębiło Polaków, gnębiło również mniejszość żydowską i to było miasto nazistowskie. No niestety, ale to, że Adolfa Hitlera witano w Niemczech, w wolnym mieście Gdańsku wiwatami, to nie jest jakieś kłamstwo historyczne, tak po prostu było. I niestety w tym kontekście odwoływanie się prezydenta Adamowicza właśnie do tych czasów wolnego miasta Gdańska, malowanie tramwajów w barwach wolnego miasta Gdańska, przypominanie poprzez nadawanie rond na ulicy imienia granicznego ronda Rzeczpospolitej z wolnym miastem Gdańskiem i wiele innych takich spraw, które w ten sposób są w Gdańsku przypominane, czy wręcz bazuje się na dziedzictwie wolnego miasta Gdańska, no to jest jakieś niezwykłe wywracanie wszystkiego do góry nogami, bo przecież mamy obowiązki polskie, jesteśmy Polakami i chyba nie powinniśmy opierać historii tego miasta i tożsamości tego miasta tak naprawdę na tych kartach historii, kiedy to miasto było miastem nazistowskim. To jest, w głowie mi się to nie mieści, jak również nie mieści mi się w głowie to, że prezydent Adamowicz co roku obchodzi rocznicę tak zwanego wyzwolenia Gdańska przez Armię Czerwoną, kiedy ta Armia Czerwona przecież jeszcze kilka lat wcześniej napadła Polskę. Zresztą to wyzwolenie polegało na tym, że przyszli bolszewicy, spalili nam pół miasta, a napotkaną ludność, obojętnie czy to byli Polacy, Niemcy czy ktokolwiek inny, po prostu ich mordowali, kobiety gwałcili, kaszubki gwałcili, hekatomba gwałtów na Kaszubkach odbyła się, kiedy tutaj bolszewicy przyjechali. Więc jak można mówić, że to jest wyzwolenie, jak można świętować takie rocznice? Więc nie zakładam, że prezydent Adamowicz nie zna historii tego miasta, ale dlaczego kieruje się w swoim postępowaniu konsekwentnie budowaniem tożsamości miasta Gdańska w oparciu właśnie o te trudne czegoś, czego nie wymarzymy, ale co nie jest grzechem na naszym sumieniu, tylko jest grzechem na sumieniu Niemców i Sowietów. Ale dlaczego odwołujemy się do tych czasów? No, nie jestem w stanie tego pojąć. No to jest pytanie, na które Gdańszczyk. Mamy przepiękną historię Królewskiego Miasta Portowego, mamy przepiękną historię Solidarności, mamy przepiękną historię również w Wolnym Mieście Gdańsku, ale tych akcentów polskich, około 10% ludności w Wolnym Mieście Gdańsku to byli Polacy, ale mamy przepiękne fragmenty w Wolnym Mieście Gdańsku właśnie takiego trwałego stawiania oporu Polaków tam tutaj w Gdańsku mieszkających wtedy, którzy walczyli o polskość tego miasta w ramach klubu sportowego Gdańska, Poczty Polskiej, Polskiej Kolei, Polskiego Gimnazjum, które było najlepszym gimnazjum w całym Wolnym Mieście Gdańsku, cieszyło się największą renomą. No mamy polską parafię Zmartwychwstałego Chrystusa Króla, świętego Stanisława Biskupa. To tutaj się tworzyła ta polskość w tym mieście. Kultywowane były nasze narodowe tradycje, obchodzono rocznice narodowe. Na tym się powinno opierać budowanie tożsamości miasta Gdańska, jeżeli już mamy się do tych czasów odwoływać, a nie na podstawie tego, że przyjmujemy symbolikę wolnego miasta Gdańska jako no, coś dobrego, coś, co należy popularyzować. Ja tego nie rozumiem. I to są te dylematy, na które gdańszczanie będą musieli odpowiedzieć. 7:32, więc wiem, że pan już musi zmierzać, żeby kontynuować dzisiaj kampanię wyborczą. Jak pan sądzi, jakby pana ojciec wiedział, albo gdzieś tam ze światów widzi pana, że pan kandyduje na prezydenta miasta Gdańska, co by panu powiedział? Co by mi powiedział? Odważnie, ale z rozwagą. Kacper Płażyński, kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Królewskiego miasta Gdańsk. Dziękuję bardzo. Był gościem Poranka Wnet w Gdyni. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
Radio Wnet, www.wnet.fm.